plan się wykonuje, a my, jako mieszkańcy tego terenu południowego, musimy mieć świadomość, ten region bez rolnika piękny nie będzie. On będzie piękny, kiedy rolnik na tym będzie uprawiał ziemię. Będzie pięknie zachowany, wtedy ściągniemy turystę, wszyscy możemy zyskać. Państwo zyska, bo będzie mniej bezrobotnych, produkt będzie się sprzedawał, będziemy mieć zdrową żywność i nareszcie najważniejsze, że by można było produkować żywność ekologiczną, gdzie u nas się to za wszelką cenę również blokuje. Niemcy, bajery niemieckie już idą w tym kierunku. Austria bardzo mocna, kiedy myśmy o tym mówili, to nas ośmieszano. Dzisiaj już południowe kraje, Słowacja, Węgrzy, Czesi już bardzo dużo w tym zakresie zrobili, natomiast u nas pełna blokada. Mur ministra Sawickiego ani kroku do przodu. Odzywam się do Ciebie, Synu, ziemi polskiej, młodszy mój bracie. Ty idący i Ty, który przyjdziesz, odzywam się prawem miłości tej ziemi, prawem serca. Zabiegaj o zamożność ziemi, z której wyrosłeś i państwa. Albowiem własny Twój dobrobyt nie będzie miał mocnego fundamentu. Jeśli ojczyzna Twoja będzie biedna i zagrożona. Jeśli my nie będziemy uprawiać ziemi, to też ta góralszczyzna będzie sceniczna. To cały czas obserwujemy. Przebieramy się w te portki góralskie, wychodzimy na scenę, natomiast ziemi już nie dotykamy. Więc pytanie może do Pana. Czy my dzisiaj musimy tworzyć takie prawo, i to jest prawo, które jest zrobione przez miasto, przez starostwo, które te tereny nasze góralskie traktuje jako tereny biznesowe. Czy my mamy dzisiaj pomysł na to, żeby mówić młodym ludziom, że tak, ta ziemia jest tą ziemią, którą trzeba dotykać rękami, nogami. Jak tego nie będziesz dotykał, to nie będziesz rozumiał, czym jest w ogóle życie. Najważniejszą sprawą jest sprawa nie dać się sterować. Bez przerwy się mówi tylko o tym, że dyrektywy, rozporządzenia, wszystko jest sterowane od góry. No nie możemy w ten sposób żyć na Podhalu i w ogóle w Polsce, żeby tak się działo, że wszystko przychodzi z Unii, rozporządzenia i wszystko my się mamy do tego dostosować. My jesteśmy w szczególnym miejscu, ja mówię w tej chwili o skalnym Podhalu, o Podhalu, gdzie musimy szanować ziemię, i musimy wiedzieć, co to jest ta ziemia, co jest warta ta ziemia. I wrócę do swojego życiorysu. Ja pochodzę z rodziny chłopskiej, ale wyjątkowo chłopskiej. Nas było 12 w domu dzieci. Kilka hektarów, niewiele było tej ziemi. Słuchajcie, kochani, mój tata pracował tylko zimą, jesienią, zimą jako palacz. A tak to cała 12 wyżyła z roli, z gospodarstwa rolnego. Ale wiem, jaki szacunek do tej ziemi był. Jak był całowany chleb rano, jak było składanie krzyża przy rozpoczęciu każdej pracy. I to są wartości, które muszą u nas funkcjonować i istnieć. Bez tego, bez Boga ani do proga. To ja nawiasem mówię, ale to jest najważniejsza rzecz. Miliony podpisów zostało zebrane. Kto był inicjatorem tej akcji? Profesor Jan Szyszko, członek Prawa i Sprawiedliwości. Ale przypominam, że wtedy, w 1998 roku, na kanwie obrony polskich lasów została przez Klub Prawo i Sprawiedliwość w roku 2001 przeforsowana na fali tych zmian i szoku społecznego, który był po aferze Rywina, została przez Klub Prawo i Sprawiedliwość przeforsowana ustawa o zachowaniu narodowego charakteru zasobów przyrodniczych. I ta ustawa jest. I jej nikt, proszę Państwa, nie odwołał. I mimo tego, że ta ustawa jest w obrocie prawnym, koalicja PO-PSL sprzedała polskie koleje linowe, których podstawowe urządzenia znajdują się na terenie Daczeńskiego Parku Narodowego, czyli są, że tak powiem, tymi zasobami narodowymi, które nie powinny zostać sprzedane. Jaki z tego jest wniosek, proszę Państwa? Ano taki, że może być tak, że prawo sobie, a życie, praktyka polityczna sobie. To jest właśnie to przywiązanie do ziemi. Oddaliśmy część,
nie dobrowolnie, ale ze zrozumieniem i my tego będziemy pilnować, gdzie to pójdzie. Nie damy sobie, nie pozwolimy sobie na to. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz nawiązuje do tego, że jeżeli chłop na wsi chce uprawiać rolę, niech uprawia. Słuchajcie, dzisiaj się szuka pod Gubałówką na rynku serka bezpośrednio od krówki. Rzeczy normalnie naturalnych, stworzonych w gospodarstwach rolnych. A co nam się dzieje, co nam dzieją, co robią nam odgórnie? Dyrektywy, rozporządzenia i inne rzeczy. I to się okazuje, że w Polsce ma najbardziej restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o oczywiście produkcję zdrowej żywności. Baca musi mieć certyfikat na oszczepek, na to. Gdzie jest ta góralska wolność? I znów przychodzą bacowie specjalni, czyli ponad wszystkich, czyli wyżsi. Czyli ta bydota znów zostaje na dole. No jak tak można w tym środowisku się traktować poważnie? Przecież my będziemy bronić tej ziemi, bo mamy czego bronić. Święty Ojciec Jan Paweł II, kiedy namawiał nas Polaków, zgódźcie się na wejście do Unii Europejskiej. Nie takiej Unii sobie marzył, nie o takiej Unii marzył, nie o takiej Unii myślą. My swoją pracę, swoją ziemię będziemy szanować i będziemy gospodarzyć na tej ziemi i będziemy produkty spożywać. Jeżeli będzie chciał ktoś skorzystać, przyjdzie do nas, ugościmy go. Nie będziemy certyfikowanymi rolnikami. Na dzisiejszą debatę byli również zaproszeni przedstawiciele partii, które dzisiaj rządzą. Niestety z jakichś powodów ani nie odpowiedzieli do końca, czy przyjdą, czy nie. Szkoda nam trochę, że nie możemy tych naszych wszystkich pytań do nich też skierować, ponieważ te rzeczy dzisiaj związane z obroną polskiej ziemi de facto są związane z tą ekipą rządzącą, która do tego doprowadza. Panie ministrze, czy jest szansa na odzyskanie polskich kolei linowych i czy jaki ma pomysł Prawo i Sprawiedliwość w tym temacie? Jest. Szansa jest i będzie to kosztowało. Działanie Platformy Obywatelskiej i PSL-u doprowadziło do straty polskiego państwa. Taka jest prawda. Będziemy starali się odzyskać to, co jest. Po pierwsze, ta spółka, bo przecież to spółka, ta spółka była spółką dochodową, była źródłem dochodu dla Skarbu Państwa. Mogła dalej nią być i nic nie stało na przeszkodzie i nagle się okazało, że komuś wpadło do głowy, że długi PKP jako spółki matki, która posiada te linie, te kolejki linowe, otóż, że te długi mogą być spłacone z wyzbycia się majątku. Z wyzbycia się majątku tak naprawdę no za cenę, która nie odpowiada wartości, a dodatkowo mówimy o czymś, co jest symbolem w Polsce. Otóż takich rzeczy robić nie wolno. I z racji tego, że mówimy o symbolu w Polsce, będziemy ten symbol starali się odzyskać i zrobimy rzeczywiście wszystko, żeby to zrobić.